Przebudowa ma kosztować prawie 20 milionów złotych, a pieniądze na ten cel mają być pozyskane z regionalnego programu operacyjnego. Plany zostały już opracowane, a za kilka miesięcy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku powinniśmy już mieć wykonawcę na placu budowy i pierwsze place powinny być prowadzone. Co? Przede wszystkim scena. Scena, która jest najważniejsza, bo to jest serce teatru. I będzie tak samo remont wnętrza teatru, czyli widowni. Siedziska nowe, nowe wyposażenie, czyli nowe światła, to będzie ta część, jak również przebudowane foyer, to co jest możliwe zgodnie z obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast całe zaplecze, czyli tył teatru, również jest dokumentacja, koncepcja powstała, zagospodarowania, ale to będzie etap następny. Będzie to pierwsza tak duża inwestycja w tym budynku od czasów jego powstania, czyli od 1903 roku. Teatr ma zyskać przede wszystkim nową scenę. Zakupione zostanie też nowe wyposażenie techniczne. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, w związku z czym nie możemy go zbytnio unowocześniać. Wszystko musi być pod okiem konserwatora zabytków. Jedna dobra wiadomość, wreszcie będzie winda dla niepełnosprawnych. W planach jest również rewitalizacja skweru znajdującego się przed teatrem. Ma on zyskać zupełnie nowy wygląd. Między innymi znikną granitowe płyty. To zadanie zostanie jednak wykonane w ramach innego projektu, finansowanego najprawdopodobniej z budżetu miasta. Pierwsze prace remontowe budynku teatru rozpoczną się na początku 2017 roku, a obiekt do użytku zostanie oddany w roku 2018.